kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Dziś nie mam na sobie makijażu, co zresztą nie trudno zauważyć, a to oznacza tylko jedno: test kosmetyków do pielęgnacji. Słuchajcie, mam tutaj przed sobą całą stertę produktów. To są kosmetyki, które przyszły do mnie w jednym z PR-owych open boxów z paczkami z AliExpress. No i na filmie oczywiście część z nich otworzyłam, żeby pokazać wam opakowania, natomiast nie testowałam nigdy tych produktów, no i od tamtego czasu w zasadzie one czekały na swoją kolej i chociaż ja wiem, że jest tutaj za dużo tych produktów, żebyśmy wszystkie mogli przetestować, bo no twarz mam niestety tylko i wyłącznie jedną, więc na pewno no, przetestujemy tylko część. Dwa, jeśli chodzi o pielęgnację, ja nie jestem fanką, wiecie, takiego pierwszego wrażenia, żeby użyć kosmetyk raz i już wyrażać opinię, no bo wiadomo, tutaj trzeba by przetestować te produkty przez dłuższy czas, poużywać je, żeby zobaczyć, czy one działają i jak się sprawdzają po prostu. Natomiast straszna ilość was pisze do mnie, pytacie ciągle o te produkty, pytacie o te kosmetyki i prosicie mnie o właśnie o film, prosiliście mnie o test, żebym pokazała te produkty, przetestowała je, tak więc stwierdziłam, że okej, dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, więc możemy sobie na spokojnie usiąść, odpakować wszystkie te produkty, no i przyjrzeć się im z bliska. No to co? Zaczynamy! Zaczniemy sobie od oczyszczenia mojej twarzy. Wprawdzie ona już jest oczyszczona, ale mimo wszystko mam tutaj dwa takie płyny micelarne. Jeden jeszcze jest w ogóle zamknięty, bo jest to po prostu większa pojemność od tego. To jest to samo, to jest 80 ml, a to duże ma 500 ml, czyli pół litra. To mam otwarte i jak widzicie, część mi się wylało, jak przyszło do mnie, było po prostu wylana. Jest to taki płyn micelarny, który pachnie bardzo delikatnie kwiatami. Taki bardziej raczej świeży zapach. Nie mam w zasadzie na sobie makijażu, więc ciężko mi powiedzieć, czy on będzie domywał mocny makijaż. Na pewno oczyszcza i na pewno usuwa resztki jeszcze jakichś takich zanieczyszczeń, które pozostały na twarzy. No proszę. No proszę. Miałam oczyszczoną, bo już myłam twarz, no a tutaj mimo wszystko jeszcze brud i sebum się zebrało. Tak więc całkiem w porządku, słuchajcie, produkt. Na pewno go wykorzystam, bo u mnie płyny micelarne znikają z prędkością światła, tak więc spoko, produkt. No i moja skóra teraz jest taka bardzo, powiedziałabym, ściągnięta. Czuję, że no, że jest taka tempa trochę. Tak więc świadczy to o tym, że ten płyn micelarny mocno ją tutaj oczyścił. Zanim nałożę krem i resztę, mam tutaj o płatki Sonpur Black Diamond Eye Patch of Lady. Słuchajcie, to są płateczki, ja miałam w zasadzie, dostałam dwa opakowania, bo jedne były takie złote, które dałam Kasi, a sobie zostawiłam te czarne. No i muszę wam powiedzieć, że Kasia używa je namiętnie, jest zakochana w tych płatkach. Też wam wrzucę w opisie pod filmem link i do tych złotych, gdyby ktoś był zainteresowany, no tak jak mówię, ja już ich nie mam, bo oddałam je Kasi. Bardzo jest z nich zadowolona, mówi, że fajnie wygładzają, fajnie odżywiają i nawilżają skórę pod oczami. Mówi, że naprawdę świetny produkt. Nigdy nie wiem, jak nakładać te płatki. Czy to jest ta strona, czy druga strona, ale no okej, okay, powiedzmy, że to jest ta. Do nich jest tutaj też taka łyżeczka, żeby było nam łatwiej właśnie wyciągać je z opakowania, no bo pamiętajmy, żeby nie zanurzać po prostu paluchów w tym opakowaniu, żeby wiadomo, nie dostały się bakterie do tego słoiczka, no i żeby produkt po prostu na dłużej zachował swoją świeżość. Ale chłodek, ale chłodek. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć więcej o tym produkcie, bo wszystko jest tutaj, ale jest po chińsku. Tak więc cała instrukcja obsługi, wszystko jest chińskie. Wiem na pewno, bo mam tutaj pokazane na zdjęciu, że mogę je używać nie tylko tutaj na okolice pod oczami, ale też na przykład na czoło, na brodę, tutaj, żeby zminimalizować sobie zmarszczki mimiczne, żeby je po prostu wypełnić, no bo ten produkt, tak jak mówię, jest mocno nawilżający, wygładzający, więc też będzie wygładzał wszelkie, myślę, zmarszczki. Rozjaśnia też tutaj tą okolicę pod oczami, więc działają też właśnie rozjaśniająco.
No, jeśli ktoś ma siniaki pod oczami, to ma to sens. Oprócz tego te płatki na pewno likwidują też opuchnięcia pod oczami. Ja bardzo lubię stosować je, to znaczy nie te, bo jeszcze mam inne, które właśnie kończę. Natomiast zasada ta sama, lubię je używać po prostu rano, jak wstaję, żeby gdzieś tam zlikwidować te właśnie moje opuchnięcia. One fajnie właśnie usuwają tą limfę tutaj spod okolicy oka i bardzo fajnie tutaj właśnie poprawiają kondycję skóry. Takie właśnie płatki, jeśli chodzi o chińskie, są naprawdę świetne. Ja już mam któreś opakowanie i jak rozmawiam z osobami, które kupują, używają tych właśnie płatków pod oczy, to wszystkie są zadowolone, tak więc coś w tym musi być. Pootwierajmy sobie kolejne rzeczy, które tutaj mam. Wiem, co bardzo chciałam przetestować. Te maski tutaj. Zobaczcie, tutaj są całe opakowanie. Wielkie opakowanie i to są maseczki w płachcie, które bardzo są oryginalnie zapakowane. Zaraz Wam pokażę. Wszystko jest ładnie zabezpieczone i w środku mamy maski. 5 tutaj, no znaczy ja już mam 3, bo dwoma się podzieliłam. Natomiast tutaj ściągamy, zobaczcie, i jest kolejne 5, czyli w zasadzie w sumie w tym opakowaniu mamy 10 takich maseczek, które są fajnie zabezpieczone. Tutaj mamy, zobaczcie, taką wielką pensetę do wyciągania tych produktów z opakowania i mamy szklane buteleczki. Zobaczcie, jakie to jest mądre rozwiązanie, bo nawet jeśli zużyjemy sobie, powiedzmy, tą maskę, to mamy ciągle jeszcze buteleczkę, która ma bodajże 20 ml, 25 ml, którą możemy wykorzystać na przykład w podróży, żeby włożyć sobie coś, jakiś liquid, możemy sobie jakąś po prostu jakiś płyn, nie wiem, do demakijażu, albo, o, ale się mi zsuwają płatki, zakręcany słoiczek, który jest na tyle wąski, na tyle maleńki, że zmieści się wszędzie, nawet w torebce. Maski są, zobaczcie, zabezpieczone, no i mamy w środku też jakiś płyn, to jest płyn, który jest kwasem chyba hialuronowym, o ile dobrze pamiętam, bo pamiętam, że czytałam i było o tym wspomniane, tak więc otwieram sobie to opakowanie, i zaraz sobie nałożę tą maskę na twarz i pensetą. O, no chodź tutaj do mnie, ale tam jest dużo tego płynu. Nie mogę wyciągnąć tej maski. Dobra, ta penseta może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zamiast to wyciągnąć, to wcisnęłam jeszcze bardziej do środka. Ta penseta odpada, ja tą pensetą nie jestem w stanie pracować. Jest tutaj naprawdę sporo tego płynu. Jeszcze mi zostało bardzo dużo w tej buteleczce. Rozwijam moją maskę, z której się leje, bo ojej, jak ona jest mocno nasiąknięta. A, tu jest jeszcze jakieś takie... Co to jest? Tutaj jest jeszcze jakaś taka folia chyba zabezpieczająca, tak. Aha, ściągam te płatki już moje, bo o nich zapomniałam. Słuchajcie, maseczka pięknie pachnie, to jest jedna rzecz. Bardzo delikatny, kwiatowy, bardzo taki orzeźwiający zapach. Natomiast jest bardzo mocno nawilżona tym płynem z kwasem hialuronowym. Więc myślę, że będzie bardzo mocno nawilżać. Tak wygląda specjalnie jeszcze taka jakby folia, na której ona była nałożona po to, żeby po prostu no, pewnie równomiernie przylegała w tym opakowaniu do tego płynu. I żeby ładnie było wszystko pewnie zabezpieczone, tak? Tak ja myślę. No i tak jak powiedziałam, mamy tutaj kwas hialuronowy, który wygładza skórę i naprawia ją. Mamy też algi morskie, które z kolei rozjaśniają, mają rozjaśniać tutaj nam twarz. Ona też poprawia skórę, która jest taka zszarzała i dodaje też takiego napięcia skórze, w sensie, że napija, liftinguje skórę. 20 do 25 minut można ją trzymać na buzi, więc mam właśnie taki zamiar. No, wszystko tutaj, słuchajcie, jest wypisane, jest data ważności do czerwca 2020 roku. Mam też znaczek firmy Sonpur, można sobie zeskanować i sprawdzić, czy produkt jest oryginalny, ale na pewno jest. Dobra, ja czekam teraz 20 minut, jeszcze nie używałam nigdy tej maski, więc jest to moje pierwsze wrażenie. No i co, wrócę do Was po 20 minutach i powiem Wam moje przemyślenia. Minęło około 20 minut, słuchajcie, moja skóra, zobaczcie, ciągle jest mokra, tak dużo było tego płynu na tej masce, że jeszcze, no, cała moja skóra jest mokrzutka, tak więc myślę, że poczekam jeszcze chwilę, żeby mi się to tutaj, no, wsiąknęło w głąb. No i przejdziemy dalej. Na razie muszę powiedzieć, że skóra jest niesamowicie wygładzona. To na pewno. Czuję, że jest po prostu taka gładziutka. Wszelkie nierówności są
że tak powiem, wyrównane. No i skóra jest bardzo mocno nawilżona, przynajmniej w tym momencie. Natomiast no, wpijaj się, wpijaj się. Sobie tutaj ściągnę trochę na szyję. Okej. Maska bardzo dobra dla osób, które szukają nawilżenia, wygładzenia skóry, dla osób, które szukają czegoś, co też trochę, że tak powiem, może napnie tą skórę. No na pewno skóra jest bardzo teraz taka młodzieńcza, dosłownie jak pupcia niemowlaka. To jest chyba najlepsze określenie, tak więc naprawdę super maseczka, bardzo, bardzo fajna maska, na pewno zużyję wszystkie. Tutaj mam jeszcze jedną maskę, no ale dzisiaj sobie już podarujemy, bo już maseczkę nałożyłam. To jest taka maseczka w płachcie, też piękne, zobaczcie jakie opakowanie, holo, to się tutaj błyszczy, tak się właśnie tutaj otwiera, zobaczcie jak książka. Też bardzo mi się podoba. To też jest maseczka w płachcie. Maska wygląda tak, pojedyncza. Mamy tutaj 10 bodajże, nie 8. 8 po 25 ml też każda saszetka. I to jest maska, która... nie mam tutaj informacji, na co jest ta maska, ale podejrzewam, że ona też będzie nawilżać, też będzie raczej wygładzać i no, może jeszcze rozjaśniać tą skórę tutaj na twarzy. Słuchajcie, dałam te maski Kasi, zarówno jedną jak i drugą, bardzo była z nich zadowolona, ona bardzo jest maseczkową osobą, w zasadzie co do niej piszę, czy co z nią rozmawiam, to ma maskę na twarzy albo idzie robić, tak więc ona ma fioła na punkcie masek i bardzo lubi te maski z Chin i mówi, że no te naprawdę też są bardzo fajne. Tak więc no, to jest jej zdanie, od 10 do 15 minut, czyli tą maskę trzymamy krócej na twarzy, nie 20, a 25 jak tamtą, tylko o 10 minut krócej. Też jeszcze na pewno będę testować w domu te maski. Dobra, idźmy dalej. Tu mam dwa kremy pod oczy, no i zaraz sobie któryś, ach tu jeszcze mam chyba krem pod oczy, tutaj mam takie bardziej w klasycznym opakowaniu. No tak, ten wygląda tak, słoiczek szklany, bardzo fajnie wygląda, słuchajcie, 15 gramów, czyli taki normalny, normalna pojemność i to jest krem taki bardzo żelowy pod oczy, jego formuła jest bardzo taka żelowa, leciutka, wodnista, nawilżająca, zobaczcie, pachnie jak takie zioła, ale ciężko powiedzieć. Taki dość specyficzny zapach. Mam też tutaj jeszcze krem pod oczy z wyciągiem ze ślimaka, 15 też gramów, co to jest, też Son Pur. I to jest krem, który nawilża, uspokaja tutaj skórę pod oczami, sprawia też, że jest bardziej witalna, czyli podejrzewam, że redukuje delikatne linie zmarszczki i też wygładza tutaj okolice pod oczami. Też szklane opakowanie, bardzo identyczne opakowanie z tym. Podejrzewam, że to jest w zasadzie, wiecie, inny po prostu, inna linia. To będzie bardziej nawilżający krem, bardziej taki leciutki, wodnisty, w zasadzie no, wygładzający i nawilżający. Natomiast ten, poprzez to, że ma wyciąg ze ślimaka, będzie też miał działanie takie bardziej naprawcze i przeciwstarzeniowe. Tak więc te dwa kremy jeszcze pod oczy mam. Ten krem tutaj, to jest krem, który ma masażer w sobie. On ma takie urządzenie masujące, zobaczcie w ogóle jak wygląda ten krem, on jest olbrzymi, no bo porównując go do takiego normalnego jakiegoś opakowania, zobaczcie jaki on jest wielki. I ten krem, tutaj po prostu ściągamy sobie zabezpieczenie, z tej strony mamy normalny taki no, aplikator, może on nie do końca jest normalny, taki bardziej nienormalny, ale powiedzmy, że aplikator taki dość klasyczny. I tutaj naciskamy sobie, przyciskamy i on zaczyna wibrować. Przybliżyłam Was, żebyście wszystko dobrze mogli widzieć. Nałożę sobie pod jedno oko ten krem. Jak w open boxie go pokazałam, to część z Was go kupiła, bo bardzo spodobał się Wam po prostu ten motyw tutaj z tym masażerem. I dostałam bardzo pozytywne feedbacki. Pisały dziewczyny, że ten krem naprawdę działa, że jest bardzo fajny i że to jest ich wielkie odkrycie. Tak więc bardzo się cieszę, że będę mogła go dzisiaj przetestować. To będzie moje pierwsze wrażenie, bo jeszcze go nie używałam. Tak więc no to co? Tutaj sobie go włączam. Mam nadzieję, że to słychać, jak on tutaj mi tak wibruje. No i dobra, nakładam go sobie tutaj. O! Chyba za mocno przycisnęłam, ale okej.
W zasadzie masujemy z tej strony tutaj do środka, czyli od zewnątrz do środka, ponieważ wtedy nie tworzymy zmarszczek. Gdy ciągniemy skórę w tę stronę, no to tworzą nam się zmarszczki. Tak więc pamiętajcie o tym, że zawsze do środka tutaj. Słuchajcie, krem w zasadzie już mi się wpił, bardzo szybciutko. Zobaczcie, dopiero co go nałożyłam, o, on już mi się tutaj wpił. Faktycznie on bardzo fajnie masuje i te wibracje są dość mocno wyczuwalne. Myślę, że jest to fajny produkt dla osób właśnie, które mają tutaj, tak jak ja, robią się im worki pod oczami, bo on fajnie będzie, no właśnie tutaj rozmasowywał te okolice rano przede wszystkim, jak robimy sobie, nakładamy krem. To tutaj ta końcówka jest metalowa, więc on bardzo też fajnie tutaj chłodzi skórę pod oczami i jeśli on się skończy nam, to możemy go po prostu sobie otworzyć i myślę napełnić jakimś innym swoim kremem, bo tu można, widzicie, to odkręcić i, że tak powiem, no napełnić go kremem jakimś pod oczy, ulubionym. Mamy tutaj 20 gramów, więc jest to nieco większe opakowanie od klasycznego, normalnego. On też pachnie po raz kolejny, zaraz będziecie mi mówić, że ja nic tylko wszystko czuję na kwiatowo, ale on faktycznie też ma taki zapach bardzo świeży, kwiatowy. Tu mam jeszcze taki krem, chcę Wam tylko go pokazać, jak on wygląda, ale myślę, że ten krem już sobie darujemy. To jest taki krem, bardzo myślę klasyczny, no właśnie, tutaj ma. O. Ten kremik jest bardzo taki żelowy, zobaczcie, jego formuła jest bardzo taka też jakby z kwasem hialuronowym, taki bardzo no ślizgający się, o, taki bardzo wygładzający, jest raczej bezzapachowy. Natomiast z drugiej strony chciałabym nałożyć sobie ten krem tutaj z wyciągiem ze ślimaka, czyli coś już mocniejszego, coś bardziej antystarzeniowego. Ten krem też bardzo delikatnie, bardzo subtelnie pachnie, bardzo ładny zresztą zapach. I jego formuła jest też taka dość żelowa. On jest bardzo taki leciutki, wodnisty. Myślę, że będzie bardzo wydajny poprzez tą swoją właśnie formułę. No, ja generalnie nie przepadam za kremami, które są takie wodniste, lekkie. One są fajne dla osób z cerą tłustą, mieszaną, bądź na przykład na lato. Natomiast no, ja lubię bardziej takie ciężkie, masłowe konsystencje. Tak więc to już w zależności kto co lubi. Na pewno ten krem z tej strony jest bogatszy i bardziej kremowy od tego tutaj. Ten jest bardziej żelowy. Bardzo szybciutko się wpił, bardzo fajnie tutaj ta skóra pod okiem jest nawilżona. Jeśli chodzi o kremy, mam tutaj na przykład krem z By Miss, które urzekły mnie, ta firma urzekła mnie swoimi opakowaniami. Zobaczcie, jak wygląda krem. Jakie jest piękne ma opakowanie, zobaczcie. Urocze, prawda? Szklane, porządne, ciężkie, takie dość ekskluzywne. Drugi krem, który mam, a otwórzmy sobie ten. Tutaj ten mam jeszcze zapakowany, nie otwierałam go. Ten krem wygląda jak większa wersja kremu pod oczy, bo to jest ta sama seria, czyli ze śluzem ze ślimaka. To jest krem, który nawilża, uspokaja skórę, wygładza ją, no i też pewnie działa antystarzeniowo. Mam wrażenie, że mimo wszystko jest trochę gęstszy od tego pod oczy. Ten pod oczy był jeszcze bardziej taki wodnisty, taki leciutki, żelowy, a ten jest trochę jakby taki mus, trochę taki po środku. Trochę żelowy, ale też trochę taki, no jak pianka, coś taki musowaty, ale bardzo szybciutko się rozprowadza na dłoni, też bardzo lekki produkt. Mam też tutaj krem taki, ten właśnie też holo, tak jak te maseczki, które Wam pokazywałam, to jest ta sama seria. Też nic tutaj nie ma po angielsku, wszystko jest po chińsku, natomiast krem wygląda tak, takie opakowanie. Czyli też większa wersja tego kremu tutaj pod oczy. W zasadzie niczym się nie różnią te słoiczki, oprócz tego, że różnią się wielkością oczywiście. Tutaj mamy 60 gramów, czyli większa pojemność niż takiego klasycznego, normalnego kremu, no bo w takim normalnym mamy 50. I ten, mam wrażenie, będzie bardzo taki nawilżający. Dobra, czy mam jeszcze jakiś krem tutaj? Jeśli chodzi o sera, słuchajcie, mam tutaj takie serum By Miss, które ma naprawiać, to jest taka esencja w zasadzie, nie serum, tylko
tylko esencja. Esencje są troszeczkę ciut lżejsze. Ta esencja jest naprawcza i chyba minimalizująca pory. Ciężko mi powiedzieć, bo mam tutaj jakieś takie pojedyncze jedynie słowa angielskie, a cała reszta jest po chińsku. 30 ml. Trzeba przyznać, że opakowanie naprawdę jest urocze i no, robi wrażenie. Mamy tutaj taką szklaną buteleczkę, to jest szkło wszystko. Tutaj mamy pipetkę. Nałożę sobie ten produkt dzisiaj. Bardzo wodnista, leciutka formuła. Myślę, że to jest taki produkt, który ma wygładzać skórę. Wygładzać teksturę skóry, minimalizować pory. Skóra jest teraz taka już mega nawilżona. Produkt, który fajnie faktycznie wygładza. Całkiem w porządku jest, szczerze mówiąc. Poprzez to, że on jest taki trochę lepki, myślę, że będzie fajnie nadawał się jako baza pod makijaż, bo będzie fajnie trzymał podkład. Będzie fajnie przychwytywał podkład i myślę, że może się sprawdzić właśnie bardzo fajnie jako baza. No i nałóżmy sobie jakiś krem też. Na pewno chcę nałożyć ten krem. Po prostu muszę to zrobić, bo opakowanie jest cudowne. Zobaczcie, tutaj też jest zabezpieczenie. Też wszystko jest bardzo ładnie, takie higienicznie, no tutaj zabezpieczone. Ten to dopiero jest żel. To jest taka klasyczna forma żelu. Nałożę sobie go na połowę twarzy, na drugie połowę nałożymy drugi krem. A co? No, dawno już moja skóra nie była tak nawilżona i tak wygładzona, to muszę przyznać. Bardzo fajnie się rozprowadza. Słuchajcie, jest mega wydajny, bo troszeczkę go, widzieliście, nałożyłam na palce, a pokryłam całą tutaj połowę twarzy, więc naprawdę jest mega wydajny. No i już mi się wpił. Wow, mega szybko. Te kosmetyki mają to do siebie, że one pachną dość podobnie, więc ciężko mi tutaj, no nie wiem co to są za kwiaty, ale kwiatowo mi pachnie. I na drugą stronę, ponieważ przedtem nakładaliśmy krem pod oczy z tej serii, to teraz nałóżmy z tej serii. I krem wygląda tak, bardzo taki niebieski, bardzo niebieski. No i on pachnie bardzo podobnie do tego pod oczy, czyli bardziej takimi ziołami, bardzo taki czysty zapach. Dość specyficzny dla osób, które lubią takie dziwne zapachy, bo on trochę tak, taką trawą pachnie. Też mega szybciutko się wchłania. Zobaczcie, też go dałam niewiele i udało mi się pokryć nim całą połówkę twarzy. Jeśli chodzi o jego konsystencję, o to jak on się rozprowadza, jest bardzo zbliżony, myślę, do tego kremu. W zasadzie nie widzę większej różnicy między tymi dwoma kremami tutaj. Mówię tutaj oczywiście o konsystencji, o tym jak one się rozprowadzają. No nie, nie, naprawdę dla mnie są bardzo zbliżone. Oba są w porządku. Dla osób, które lubią kremy lekkie, dla osób właśnie z cerą tłustą, mieszaną, dla osób, które szukają czegoś na przykład leciutkiego na lato, myślę, to jest strzał w dziesiątkę. Dobra, no i teraz otwórzmy sobie resztę produktów, bo jeszcze mam tutaj całą masę produktów nieotwartych. Jeden mam otwarty, to jest woda nawilżająca, 150 ml. I to jest Son Pur i też z wyciągiem ze śluzu, ze ślimaka. Tak wygląda opakowanie. Zobaczcie, to jest po raz kolejny szklana butelka, ciężka, porządna. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. To jest produkt, który nawilża, uspokaja skórę, ale też dodaje balans skórze. Czyli ściąga nadmiar sebum, tutaj jest napisane, czyli działa trochę jak taki, myślę, też tonik. Nie dość, że nawilża, właśnie tam uspokaja, to jeszcze też tonizuje. Tutaj mam z kolei jakąś emulsję, wodnistą emulsję, 100 gramów. Nie wiem, co to jest, zaraz się przekonamy. W zasadzie to fajnie, bo nawilżyłam skórę, a teraz będzie trzeba ją oczyszczać. No tak to jest, jak się nie myśli. No ale cóż. Wow. Aha. Kremy, wiadomo, są bardziej kremowe, trochę cięższe, natomiast to jest emulsja, która prawdopodobnie jest jeszcze lżejsza w konsystencji, w formule. Zobaczcie, tutaj jest takie zabezpieczenie fajne, taki kapselek. No i tutaj mamy dozowniczek. Faktycznie. Fajnie się... No to już jest tak. To już jest woda. To już jest bardzo taka, oj, bardzo leciutka formuła.
I ten produkt prawie, że nie pachnie. Bardzo, bardzo subtelny. Jest tutaj zapach, ale bardzo subtelny. Ale słuchajcie, ta konsystencja fajnie wygładza i fajnie, fajnie nawilża skórę. Wow! Pomimo tego, że jest to, że tak powiem, już taka chyba najlżejsza formuła, jaka być może, to i tak ta skóra tutaj przejechałam w zasadzie po łokieć i muszę Wam powiedzieć, że skóra jest fajnie, bardzo fajnie wygładzona i bardzo fajnie nawilżona. No i ostatni produkt z tej serii tutaj, który mam, co to jest w ogóle? To jest cleanser. O nie, do oczyszczania twarzy. No dobra, zobaczmy sobie na ten cleanser, jak wygląda jego opakowanie. Wszystko jest ładnie zapakowane, zabezpieczone w kartonik. No i tak wygląda sam cleanser, czyli takie klasyczna tubeczka. I on ma 100 gramów, odświeża, nadaje komfortu skórze, nawilża nawet delikatną skórę, więc podejrzewam, że może być stosowany też dla skóry wrażliwej. Relaksuje, ściąga pory i ściąga nadmiar sebum, czyli też matowi skórę. Poprawia napięcie skóry i wygładza też skórę. On był otwarty. Coś tutaj poszło nie tak. On musiał być otwarty i tutaj mi się na nim zrobiła jakaś... Nie chcę wiedzieć, co to jest. Jakaś pleśń. Widać, że było to zabezpieczone tutaj. Natomiast no, musiało to zostać uszkodzone i coś tutaj się, jakaś reakcja wdała. Tak więc ten produkt odstawiam. I tutaj mam kolejną serię. Tutaj coś też mam. Bardzo mi się podobają te opakowania. One są naprawdę śliczne, takie bardzo japońskie. Wyglądają no fajnie. Po prostu fajnie. To jest taka buteleczka szklana. To jest szkło, słuchajcie. Zobaczcie, jak pięknie minimalistyczna. Tutaj mam tylko jakiś chiński napis i tutaj też mamy błyszczący chiński znaczek. No i tak wygląda 150 ml Sonpur i podnosząc co... Aha nie, to się odkręca, dobrze, odkręcamy i mamy tutaj buteleczkę, która ma jeszcze kapsel, jest to tutaj zabezpieczone, ale ładnie pachnie świeżo. To jest taki bardzo czysty zapach, bardzo czysty, świeży zapach. To będzie albo płyn micelarny, albo tonik. A nie mam tutaj żadnych informacji, kompletnie nic. Trzeba by to sprawdzić. W zasadzie zobaczcie, jakie one są podobne do siebie. Oczywiście różnią się, bo to jest inna linia, ale są buteleczki bardzo do siebie zbliżone. Kolejny produkt, który mam i też nigdzie tutaj nie ma żadnych informacji, co to jest. Ale podejrzewam, że to będzie to samo. Tonik po prostu w formie takiej wody oczyszczającej. Tutaj mam z kolei emulsję do twarzy, która wygląda tak. Też piękna buteleczka, też jakże identyczna w zasadzie, to są szklane butelki, tylko ta jest bardziej błyszcząca, ta jest taka, widzicie, zmatowiona, no i oczywiście ten design jest inny, bo są to inne produkty w środku. Myślę, że ta różowa seria jest bardziej dla osób, które szukają czegoś antystarzeniowego, czegoś takiego mocniejszego, natomiast ta, myślę, jest bardziej taka nawilżająca, odświeżająca dla osób, które właśnie, no powiedzmy, są 18 plus. I jeszcze jedna rzecz tutaj, to pewnie też będzie cleanser, znając życie. Żel do mycia twarzy, 100 gramów. Mam nadzieję, że tutaj się nie zdarzyło. A nie, ten już miałam otwarty, bo otwierałam go w open boxie dla Was. A ten to dopiero pachnie, o jak on cudownie pachnie. Bardzo mocny, kwiatowy, świeży zapach, kremowy i bardzo gęsty produkt. Słuchajcie, to jest cleanser, który można używać, myślę, przy takich szczoteczkach sonicznych. Jeśli macie szczotki typu Foreo, coś w tym stylu, to myślę, że ten cleanser będzie świetny, bo on jest bardzo gęsty, więc wystarczy go trochę nanieść na twarz czy na szczoteczkę i zobaczcie, jak on się będzie Wam pienił. Konsystencja jest świetna, na pewno go zużyję właśnie z moją szczoteczką Foreo. Zapach jest obłędny, absolutnie obłędny. No i jeszcze mam tutaj trzy produkty, też chcę sobie je zobaczyć. I to jest emulsja z nasion winogron, tak, winogrona, grape, czyli emulsja, no te butelki są
absolutnie nie mam pytań. Tutaj przynajmniej mamy jakiś angielski podpis, więc wiem, że jest to emulsja. 130 ml, więc dość spore opakowanie. Zakręcana i tutaj mam koreczek, żeby nic się nie wylało. O, o, wychodzi. Idzie. Idzie, idzie. Pod Beskidzie. No chodź, 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 chodź. Okej. Okay. Myślę, styka. Pachnie bardzo też ładnie, też bardzo delikatny, subtelny zapach. Też raczej powiedziałabym kwiatowy niż winogronowy. No ale okej. Okay. Bardzo leciutka też formuła. Zobaczcie, jak on szybciutko się rozprowadza, wpija. No formuła, tak jak mówię, bardzo taka lżejsza od kremu. Fajna emulsja. No i przez to, że jest ona taka właśnie leciutka, będzie też wydajna, na pewno będzie wydajna. Butelka jest absolutnie cudowna, będzie się pięknie prezentować na toaletce. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych butelek tutaj. No i drugi produkt, który mam, to z kolei jest tonik z wyciągiem z nasion winogron. Czyż one nie są piękne? Czyż te produkty pięknie się nie prezentują? Skradły moje absolutnie serce. Jeśli chodzi o tonik, tak samo mamy tutaj zakrętkę i zabezpieczenie. Zobaczmy sobie na ten tonik. O, ale super. Ten tonik pachnie i ten tonik ma bardzo mocny zapach. Dość mocny zapach, bardzo ładny. Ale w zasadzie zbliżony do tych pozostałych zapachów. Mam tutaj cleanser, który też jeszcze jest zapakowany. Ciekawa jestem formuły tego cleansera, czyli tego żelu, czy on też będzie taki właśnie zbity, gęsty. Tak wygląda po odpakowaniu. No i mam nadzieję, że tutaj się mi nic nie stało. Nie. Ten jest ładnie zabezpieczony. Wszystko jest, folijka, zabezpieczenie jest. Zobaczcie, on wygląda trochę, wiecie, jak żel do golenia. Taki męski, jak one się nazywają? Chyba tak. Taki żel, który jest taki srebrny, taki kremowy, gęsty. Mój tata go używa. A, ten jest, zobaczcie, taki. On jest troszeczkę lżejsza ta formuła. Nie jest tak gęsty, tak kremowy jak ten poprzedni. Troszeczkę jest lżejszy, ale zobaczcie, jak on się pieni. Znaczy w zasadzie no, nie pieni, bo ja miałam suchą skórę, ale zobaczcie, jak on po prostu, no... Jaki zapach! No dobra. Zapachy są obłędne, po prostu obłędne. Ta seria pięknie pachnie. Też zapach bardzo świeży, bardzo taki kwiatowy po raz kolejny, natomiast mega, mega uroczy i intensywny. I plus, wydaje mi się, że ten cleanser będzie też rozjaśniał skórę. Zarówno ten, jak i ten drugi, bo ten drugi też podejrzewam, że one będą troszeczkę rozjaśniać skórę. Tak mi się wydaje, oczywiście pewności nie mam. I na koniec mam By Mist, to jest maska, wygładzająca maska do dłoni, która jest z mlekiem z... jak się to nazywa? Migdały. Tą maskę używał Łukasz, bo bardzo miał suche dłonie i zrobiłam mu tą maskę. Strasznie mu się podobała, bardzo mu się podobała, dłonie po miał mega nawilżone, mega takie rozświetlone, wygładzone i też kolory miał wyrównane, tak więc bardzo był pod wrażeniem tego produktu. 200 gramów, maska pachnie obłędnie, ja już ją otwierałam, zobaczcie, jak ona wygląda. To jest produkt, który po wyschnięciu dosłownie schodzi jak taka płachta, schodzi dosłownie jak maseczka peel off. Zapach ma taki migdałowy, ale trochę też alkoholowy. Połączenie alkoholu z migdałami. Nakładam sobie ten produkt na moje łapy, żeby Wam pokazać, co się dzieje po wyschnięciu. Ten zapach alkoholu jakby znika. On tylko jest wyczuwalny w momencie włożenia nos w pudełko. Natomiast tak jak teraz wącham, to już nie czuję absolutnie tego alkoholu. Jedyne, co czuję, to mega taki chłodek, takie mega ochłodzenie mojej skóry tutaj dłoni, dosłownie jak tak jeszcze ruszam, to już w ogóle normalnie czuję taki chłód, wiaterek, dosłownie niesamowicie fajne, relaksujące uczucie. No i czuję tutaj już tylko migdały, tylko taki ładny zapach migdałowo-kwiatowy. No i maseczka zastygła tutaj na mojej łapie. Zobaczcie, jak się fajnie świeci. Ciągle jeszcze pachnie. No i co? No i możemy, myślę, ją spróbować ściągnąć. I on się oczywiście zmywa, tak? Normalnie pod wodą można ją zmyć, natomiast ja Wam chcę pokazać, o,
jaki tutaj glutek się robi. Oczywiście mogłabym ją jeszcze trzymać dłużej, ona może nie jest do końca jeszcze taka zastygnięta, jak być powinna. Natomiast, o, jestem w stanie Wam pokazać już, jak fajnie po prostu schodzi. Zrzucam skórę na wiosnę. Zobaczcie, porównując dwie dłonie, ta tutaj była maseczka, tutaj nie było maski. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, natomiast ja widzę, patrząc tak na żywo, że po prostu ta skóra jest nie dość, że ujednolicony koloryt, to jeszcze jest ta jakby bardziej taka wygładzona. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć w kamerze, natomiast możecie uwierzyć mi na słowo, że ta, gdzie była maseczka, jest po prostu jakby rozjaśniona delikatnie i wygląda, no na pewno ten koloryt jest jednolity. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że coś z tego filmu wyniesiecie, no i że cokolwiek Wam tutaj się rozjaśniło w tej kwestii tych kosmetyków. Chciałabym jeszcze powiedzieć na koniec, że te kosmetyki to nie są podróbki, to nie są produkty, których trzeba się bać składu, coś w tym stylu. Pomimo tego, że są to produkty chińskie, to są to chińskie, rodzime marki, które normalnie są sprzedawane. To są marki znane w Chinach, tak więc bez obaw, normalnie, spokojnie można po nie sięgnąć, można ich używać i nie wyrośnie Wam druga głowa. Tak więc to tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno. Jeśli ktoś z Was ma któryś z tych produktów, piszcie proszę swoje opinie o nich w komentarzach pod filmem. A tymczasem całuję gorąco, widzimy się niebawem. Pa!